Znajdujemy się właśnie na stacji kolejowej Zielonka, a za mną, no tamty kawałek dalej, jest jeden tunel, a za nim drugi, który właśnie powstaje, właśnie w Zielonce, pod linią kolejową, ale tunel będzie drogowy, rowerowy i pieszy. A jak wygląda, kiedy będzie oddany do użytku, o tym dowiecie się już za chwilę. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, gdzie znajdujemy się bezpośrednio nad stacją kolejową Zielonka, znajdującej się oczywiście w Zielonce. Warto podkreślić, iż ta stacja została otwarta pierwotnie w 1862 roku, więc naprawdę całkiem dużo już lat temu, a w 2020 roku obsługiwała od 1000 do 1500 pasażerów na dobę. Sama stacja przeszła gruntowną remontowę w latach 2015 i 2017 w ramach tam projektu Rail Baltica. Warto podkreślić, znajduje się on w strefie wspólnego biletu ZTM-KM WKD, a w tymże miejscu znajduje się tunel ulicy Kolejowej. Dalej, dosyć duży kawałek dalej, nieduży kawałek dalej w Zielonce, jeszcze bezpośrednio mamy drugi tunel, który właśnie w tym momencie powstaje i już niedługo, naprawdę niedługo, zostanie oddany do użytku. Tunel ulicy Inżynierskiej i Leśnej, nie powiem Wam jak się będzie nazywać dokładnie, ale najprawdopodobniej nazwa oficjalna i taka ostateczna użytkowa to będzie tunel ulicy Leśnej na całym odcinku. Sam tunel jest pod dwoma liniami kolejowymi, co warto tutaj zaznaczyć. A mianowicie jest on pod linią numer tutaj 6, która bezpośrednio biegnie dalej w kierunku Wołomina, czy też linii 449, którą właśnie widzieliście. Ona jest w kierunku dalej Warszawy Wschodniej, bezpośrednio przez Zielonkę Bankową. No i oczywiście linia 21, kierunek Warszawa Wileńska. Teraz widzicie mniej więcej, jak wygląda cała tutaj ulica Inżynierska, która prowadzi bezpośrednio do tegoż nowego tunelu. Mamy też przy okazji przed nami szkołę tutaj imienia prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce. No, nawet nie wiedziałem. Ale w tymże miejscu mamy zjazd do tunelu, naprawdę małej pochylni, i zwróćcie uwagę, jak szeroki jest ten tunel, jeżeli chodzi o pozostawioną rezerwę dookoła linii kolejowej. W kierunku Warszawy Wileńskiej, no, miejsce po bokach jest pozostawione jakby na jeszcze dodatkowe spokojnie 4 tory. Także ostatecznie byłoby tutaj, nawet bym powiedział, 6 torów, czyli po 3 pary. W kierunku bezpośrednio tutaj Zielonki Bankowej aż takich bajtów nie mamy i tam jest tylko i wyłącznie zostawione miejsce, nie ma po prostu zostawionego miejsca, tylko i wyłącznie para torów, które tutaj są dla pociągów dalekobieżnych, głównie padu podmiejskich też w ciągu dnia jest oczywiście możliwość tutaj na linii R60 w tymże kierunku. Teraz zobaczycie dokładnie, jak mniej więcej wygląda nas na przelocie i ja może pokrótce też opowiem, dlaczego tutaj ta rezerwa została pozostawiona na tym wiadukcie, właściwie na tym tunelu. Tak jak powiedziałem, na miejsce na rezerwie jest mniej więcej na 3-4 tory. Oczywiście część może zostać wykorzystana na jakąś nową drogę rowerową, czy jakieś inne wykorzystanie. Natomiast, co według mnie jest najprawdopodobniejszym rozwiązaniem, to jest to, iż tutaj dwa tory dodatkowo się pojawią, kiedy Warszawa Wileńska, bo jest to oczywiście w planach aktualnej przebudowy, zmieni się nie do poznania, a mianowicie Warszawa Wileńska, aktualna stacja, będzie się znajdować na poziomie najprawdopodobniej minus 2 lub minus 3 i będzie dalej się łączyć z Warszawą Główną przez całą Warszawę, tworząc nową linię średnicową przez centrum Warszawy. Jest to planowane, jeżeli byłaby taka realizacja, oczywiście przydałyby się dodatkowe tory na dojazd do takiej bezpośredniej linii, tak aby na Warszawie Wileńskiej kończyło część oczywiście pociągów swój bieg, ale pozostałe pociągi mogły jechać dalej, dlatego jest tutaj pozostawione miejsce, jakby faktycznie ta linia została rozbudowana, bądź też oczywiście możliwość jakiegoś skrętu bezpośrednio z tej linii w kierunku Warszawy Gdańskiej, przy niedaleko Warszawa Targówek, chociaż to już takie bardziej idące plany. Na pewno wiem, że Wy więcej wiecie i lepiej na temat tego, co tu jest planowane, więc domyślam się, że bezpośrednio od Was mogę się tego dowiedzieć, po co ta nazwa została, więc zapraszam do sekcji komentarzy, jestem ciekawy, co mi powiecie. Natomiast jeszcze powiem krótce, co do samej Zielonki. W 2004 roku miasto liczyło 17 tysięcy mieszkańców, a według spisu z 2011 to już było 17 tysięcy, prawie 500 osób. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to miejsce. I prawa miejskie ma już od 1960 roku. Także takie ciekawostki, jeżeli chodzi o tąże miejscowość. Natomiast to, co chyba nas najbardziej interesuje, to jest ten tunel i co tu faktycznie powstaje. Tunel drogowy jest drugim tunelem w Zielonce.
Nawet w zakładce urzędu Zielonki znajduje się po prostu w inwestycjach jako drugi tunel. Zapraszam serdecznie, tam są wszystkie informacje, więc ja stamtąd większość czerpię. Tunel jest dosyć ciekawym tunelem, ponieważ powstaje jako drugi i on jest bardziej do użytku lokalnego na tej trasie. Oczywiście część tranzytu będzie mogła się tutaj przenieść, ale nie całkowita, ponieważ specjalnie tutaj z tego co zrozumiałem burmistrz o to zabiegał, aby wysokość wiaduktu będzie miała tylko i wyłącznie 3,5 metra wysokości, znaczy wysokość tunelu będzie miała tylko 3,5 metra wysokości, dzięki czemu nie będzie możliwości, aby tiry przejeżdżały tamtędy, czy też pojazdy ciężarowe, tylko i wyłącznie tym starym tunelem, który jest na wysokości ulicy Kolejowej. Teraz zerknijcie bezpośrednio z tejże perspektywy. Mamy układ 4 torów, jak również stacje mieliśmy. I tak, po prawej stronie mamy aktualnie tutaj ciągnącą się ulicę, no, Krasińskiego, natomiast, znaczy jeszcze tutaj nie jest Krasińskiego, to jest jeszcze coś innego, natomiast tutaj mamy tunel ulicy Kolejowej i nowy tunel bezpośrednio ulicy, nowy wiadukt bezpośrednio ulicy Leśnej nad właśnie Kolejową. To jest nowa część, która tutaj powstała, jak i również ten cały fragment po lewej stronie ulicy Leśnej, bo to jest po lewej stronie jest ulica Leśna, jest nowym elementem nowego krajobrazu z drogą rowerową, którą tutaj też widzicie, nowymi chodnikami, nowym asfaltem i ogólnie dużą ilością nowych elementów, jeżeli chodzi o tę całość. Nowy tunel posiada drogę rowerową oddzielną od chodników, chodnika dokładnie jednego. To jest według mnie jedna wielka zaleta. W końcu to zrobili, że oddzielili te dwa elementy. No jak widzicie, jest też na samym zakręcie, ma formę dwóch wiaduktów kolejowych nad całym tunelem. No i tu oczywiście wyjazd bezpośrednio po drugiej stronie, który będzie dobrym łącznikiem dla drogi rowerowej, jeśli będzie to dociągnięte wszystko ze sobą dalej na ulicy Inżynierskiej, bo tam faktycznie droga rowerowa tutaj w tym miejscu się, jak widzicie, zaczyna. Więc jeśli to się wszystko połączy, to będzie dużą zaletą. Warto też podkreślić, że cała inwestycja, choć jest realizowana we współpracy właśnie z burmistrzem Zielonki, czy też ogólnie władzami samorządowi w tym miejscu, jest realizowany tylko i wyłącznie przez PKP. Oni są tylko całkowicie inwestorem, jeżeli chodzi o tą inwestycję, ale ponieważ jest to inwestycja głównie ingerująca w tutaj tereny faktycznie miejskie, no to jest oczywiście wszystko realizowane we współpracy, aby wszyscy byli szczęśliwi. Kończąc ten materiał, muszę wam powiedzieć oczywiście o terminach, bo to powiedziałem też we wstępie tego filmu. Od razu wam mówię, że to nie jest takie łatwe do znalezienia, bo w niektórych informacjach mam informację, iż na realizację jest 11 miesięcy, w niektórych jest 13 miesięcy, a jeszcze w innych mam 15 miesięcy. Więc zakładając, że 15 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych, to byłoby na dzień 8 maja 2022 roku. Oczywiście możecie się domyśleć, że ten termin nie został utrzymany, skoro jeszcze widzimy tutaj plac budowy i moim takim luźnym terminem, który raczej spodziewam się, że może być wtedy idealny, to jest grudzień tego roku, a jeszcze nie, jeśli nie w grudniu, to w styczniu powinniśmy zobaczyć ten tunel użytkowy, ale te informacje, które wam teraz podałem, to są tylko i wyłącznie moje spekulacje. Natomiast to był moment tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i zapraszam was serdecznie, abyście też wspierali kanał, bo dzięki temu mogę realizować więcej filmów. No a jak klikniecie ten subskrybuj, to zobaczycie niedługo film kolejny z Kobyłki, gdzie powstaje też tunel kolejowy, no i Zegrze Południowe, gdzie buduje się, a właściwie odbudowuje linia kolejowa i inne ciekawostki. Do zobaczenia. Cześć!